Witam was w nowym filmie na moim kanale. Jestem dzisiaj ponownie z Oliwką i dzisiaj Oliwka będzie reagować na mój ostatni film na nogach, ponieważ jeśli wiecie, bądź nie, jeśli mnie gdzieś tam obserwujecie, to doznałem wypadku wracając z Japonii. I właśnie jak byłem w tej Japonii z bratem, to nagrywaliśmy takiego luźnego vloga, którego chciałem później zmontować. Ogólnie wtedy jeszcze nie nagrywałem na YouTubie, wtedy nawet jeszcze o tym w ogóle nie myślałem, ale chcieliśmy tak dla własnego użytku, tak... Taka pamiątka, tak, to chcieliśmy mieć właśnie taką pamiątkę, dlatego sobie nagrywaliśmy takie luźne scenki właśnie z Japonii i generalnie to jest takie moje ostatnie wspomnienia, jak jeszcze stałem na nogach. Nagrywaliśmy taką słabą kamerką, więc jakość może nie jest za fajna. Ostatnio znalazłem ten filmik, więc stwierdziłem, że zmontuję te wszystkie filmiki w jedno i po prostu pokażę Oliwce, żeby miała taką reakcję, jak to wszystko wyglądało właśnie, takie moje ostatnie chwile na nogach. Masz coś tam na przykład jakieś filmiki z powrotu? Ostatni filmik tam jest taki, ostatni klip 10-sekundowy, który jest już po prostu na lotnisku, jak wylatujemy po prostu. No. Myślałam, że nagraliście jeszcze na przykład coś, jak już jesteście w Polsce, na przykład jak dolecieliście. Nie, 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 tego tam jeszcze nie ma. W sumie można powiedzieć, ostatnie moje wspomnienia. Oliwka, jak już wiecie, poznała mnie po wypadku, więc ona nigdy nie widziała, jak ja gdzieś tam chodzę i tak dalej, więc będzie miała możliwość zobaczenia po prostu, jak ja sobie chodziłem. No, dziwne. No, zanim przejdziemy już do tego filmiku, pamiętajcie, kochani, o subskrypcji, łapeczce w górze, każdy, kto wchodzi, dobijamy 100 koła. I piszecie w komentarzu Japonia. Patrzcie do nas na Instagram, mi dobijamy 50 koła, Oliwce dobijamy ile? Bo Oliwka dobija tam 40 koła, ja ci dobijam. 50 koła też. 10 tysięcy i ile. Dokładnie, dobijamy nam obu 50 koła na Instagramie, no i co? Jesteś ogólnie ciekawa, jak to wyjdzie? Jesteś ciekawa? Mega? No, jestem ciekawa mega, bo nie potrafię sobie wyobrazić nawet, już ci kiedyś o tym opowiadałam, że to jest takie podobne uczucie, jak na przykład pewnie wy, no wydaje mi się, że każdy z nas tak miał, myślimy o naszych rodzicach, jak to było, jak oni na przykład byli w naszym wieku, czy mogłyście z nim przyjaźnić, no. Czy nie wiem, czy polubilibyście się i w ogóle. I to jest dla was takie, że to się kiedyś stało, ale nie potraficie sobie, ja na przykład nie potrafię sobie wyobrazić, że moja mama była w moim wieku kiedyś. No, no i on sam, ja to, no. Wyobraź sobie, że na przykład twój tata był w twoim wieku. Nie mogę sobie wyobrazić, no, jak ona wiesz. Jakby oni zawsze mieli tyle lat, co teraz, no. Nie? I to jest na takiej podobnej zasadzie, że na przykład nie potrafię sobie totalnie wyobrazić, jak ty chodzisz. Dla mnie to jest takie dziwne po prostu, takie nienormalne. Dużo ludzi ma tak, że jak właśnie gdzieś tam poznało mnie po wypadku i zobaczyło jakieś takie filmiki gdzieś tam, jak ja chodzę, albo na moim Instagramie, albo mu to pokazałem, to takie, wow, ale dziwnie, jak ty chodzisz, dziwnie. Nie? Jestem tego ciekawa, jaki na przykład miałeś styl chodzenia. No. To też jest na, takie na kozaka. Moje... Na kozaka, no pewnie tak. Czyli co, jesteś gotowa? Przechodzimy do oglądania tego filmiku już. Okej, okay, dobra, puszczamy tutaj już. Przygotowania do wyjazdu. Ruszamy do Japonii. Pozdrowienia, nie ma tu taty, ale pozdrawiamy. Mam wrażenie, że miałeś jakiś inny głos. W ogóle inaczej trochę wyglądał, nie? No. Zlecam z tobą i uwaga. Ej, i umiałeś strzelać! No, bo teraz mam tak, że teraz nie potrafię strzelać, bo jakby wypadek w jakimś stopniu poraził mi też ręce, dlatego nie potrafię takich, wiecie, takich ruchów robić, więc nie potrafię... Precyzyjnych. Tak, więc nie potrafię też strzelać. I wtedy właśnie wyjeżdżaliśmy do Japonii, a nie było mojego taty, bo mój tata był wtedy w pracy, więc jakby nie pożegnaliśmy się z nim. Wiesz co, wiesz co, z wiatrem takie zdjęcie zrobię. Japonia. No. Nie wiem, o co chodzi. Właśnie, ja, zobaczycie, że tutaj cały filmik będę tak darmordę tak robił, a jakby nie wiem czemu, nie? Też czasem robisz tak, tak, pokazujesz. No tak, i ty tak, też no. Pokazywałeś. Ja i zapomniałem coś dodać. Oczywiście, Warszawa, przylot, komu kurwa musieli sprawdzić? Hasanowi, oczywiście, po torbę trzeba... Hasanowi sprawdzić, bo kurwa, oczywiście, podejrzany, to z tego, że broda, co? Jesteś jakiś dziwny, jakiś inny po prostu, serio. I tutaj w tej sytuacji chodziło o to, że jak byliśmy w Niemczech na takiej przesiadce po prostu, to mój brat przeszedł sobie spokojnie przez bramki, a ja jako, że jestem taki trochę powiedzmy, nie że ciemny, ale minimalnie ciemniejszą karnację mam niż mój brat, brodę i ciemniejszą i tak dalej, to jako, że nie wiem, uchodźca, sprawdzajmy dużo, ja stanąłem przed tymi bramkami i stoję, mi sprawdzali torbę, wszyscy przeszli tylko nimi, mi sprawdzili torbę, wszystko. Podejrzanie, też bym go sprawdziła. Jesteś jakiś dziwny. Tu już jesteśmy typowo w samolocie do Japonii. A Adi wygląda, jakby to było nagrywane wczoraj. On wygląda tak samo. To był samolot skąd? To był samolot Niemcy-Japonia. Tam jest tak, że w każdym samolocie jest taki ten? Czy wy mieliście po prostu jakieś droższe bilety? Że... Nie, w takich większych samolotach, które lecą dalej, na przykład jakbyście lecieli do Stanów albo do Japonii, to takie komputerki właśnie. Całkiem smaczne. Witam was z prosto z pokładu Tokio Haneda. Jest dobrze, wyspani, opór, lecimy. Co to było? Nie wiem, o co chodzi, ale to, tak po prostu, jak chciałem, wiecie, jak chciałem tutaj udać vlogera po prostu, żeby było ciekawiej. I tu już jesteśmy w Japonii.
O, tu jestem ja, ten co tu sobie idzie, tej takiej czapeczce szarej i tak dalej, to jestem ja. To czekaj, muszę twój jakby sposób chodzenia. Aj. Ale to później będzie. Tak to wyglądało, moi kochani, no. Trzymaj, no tu patrz, tak się bujam. Ja chodziłem. Ej, bujałeś się trochę tak. No, trochę chodziłem tak szeroko, nie? Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Serio, tak było. Ej, dziwnie ci tak gdzieś na nogach, jakbyś był w ogóle inną osobą. Co twój brat bliźnie? Tak robi kaczor zawsze. Kaczor tak robi, no, tak też robi, no. Ogólnie też właśnie zapomniałem powiedzieć to na początku, to jest też taki zmontowany, tam ogólnie jestem ja, jest tam mój brat i ogólnie też takie jakieś różne widoczki z Japonii, więc też poniekąd macie, nie dość, że zobaczycie sobie po prostu jak wyglądałem, jak chodziłem, Oliwka też sobie to zobaczy, plus będziecie mieli takiego małego vloga z Japonii, więc myślę, że też fajna opcja po prostu. Dobra, lecimy. Dalej masz wykrzywioną rękę, też tak miałeś dziwną. A no może. Jest skupiony. Sturlaj się. No to jest Tokio w sumie. Nie pamiętam, że jaka to była dzielnica, no bo Tokio ma wiele dzielnic w sumie, ale... to jest takie centrum, czy to jest jakieś takie pokoje? Nie, to było centrum jakiejś tam dzielnicy chyba, tej takiej jednej z główniejszych mi się wydaje. I to było jedno z lepszych mięs, jakie jadłem w życiu, naprawdę. To jest też jedno z twoich takich ulubionych dań, w sumie. Tak, w sensie ulubionych takich rzeczy, które jadłeś i które chciałbyś jeść. To jest chyba wołowinka z tego, co kojarzę z wieprzowiną. A pewnie ma taki lepszy smak, bo jest na ogniu, nie? Nie tak, jest tak, zajebiste, takie dobre. O, tu byliśmy w takich zawodach sumo, jednych z większych w Japonii, no i tak nam się trafiło, że akurat jak my byliśmy w Japonii, to tam były te zawody sumo, no i sobie też właśnie kupiliśmy bilety i poszliśmy na te zawody, też fajna taka, fajne doświadczenie. A zrobiliście to na spontana, czy to było zaplanowane? Nie, to był spontan. Ale biceps teraz jest większy. Bicepsik teraz chyba większy mi się wydaje. Jest większy. Zubi pokali. Bokiem. O, tu patrz, tu jestem w takiej całej okazałości. Dziwny jesteś, strasznie dziwny. Nie umiem sobie ciebie tak, czekaj, muszę się przypatrzyć. Ej, ale dziwnie wyglądasz. Co to? A on to zrobił przez przypadek? Przez przypadek, bo tak nie wiedział, że ten pociąg będzie tak głośno po prostu. Był taki dzieciaczek, do szkoły, nie? Mega śmieszny. A oni tam tak wyglądają? Nie wszyscy, ale on widocznie... Pewnie to jest jakiś taki a la mundurek. Tak, może. Tak. No. I co, bujałeś się? Trochę bujka. Trochę się bujałem, nie? Taki pier... Człowiek... O, tu masz sytuację. Jak przechodziliśmy tutaj przez bramki w Japonii, ponieważ metro w Japonii jest bardzo drogie. Powiem wam, że na przykład jak my byliśmy przez na miesiąc w Japonii, to gdybyśmy płacili normalnie za metro, tak jak Japończycy, to zapłacilibyśmy jeszcze z 3000 więcej na osobę samej Japonii, więc mega drogo. Więc my stwierdziliśmy oczywiście, że na Polaka, na cebulaka nie będziemy płacić za metro. Nie za darmo. Musieliśmy jakby przechodzić za Japończykami od razu, tak jak tu właśnie na tym filmiku było widać. A, czyli ona przykłada bilet i ty tak się ściskasz z nią, że ona, że tak, razem tak, z nią tak, no. I ja tu przychodziłem obok i za chwilę zobaczycie na filmiku właśnie, że ja trochę źle przyszedłem, bo nie ścisnąłem się z tą Japonką i zapipczało. I brat... Ale taki głośny dźwięk? No, głośny. I brat do mnie, ale odjeba... I tym bardziej, że ty taki uchodźca. Uchodźca, tak. Jeszcze na nielegalu. Czym
fajnie, ta dziwna fryzura. A to była fryzura, którą w Japonii tutaj sobie mój taki dobry kolega zrobił mi po prostu na spontana, bo stwierdził, że bawi się w barbera i mi zrobił taką fryzurkę. Tu będziecie widzieli fotkę, jak dokładnie wyglądałem właśnie. Miałem taki garnek po prostu. A tutaj to był taki mój chyba drugi ramenik. Jakby ten smak, to wszystko, jakbym sobie tak chciał, jakby dałbym wiele, żeby po prostu poczuć znowu ten smak, nie? Każdą tą, nie? Kto policzy, ile razy w tym filmiku Łukasz pokazał język, ten dostanie serduszko. Tak. Okej. Okay. Czy w ogóle w inną stronę? Właśnie, też się zastanawiam, czemu ty idziesz po pasach, tylko jakby... Nikt nie idzie w tą stronę, w którą ty poszedłeś. No i tutaj macie, kochani, ten filmik właśnie przedstawia wam największe skrzyżowanie na świecie, na którym właśnie byliśmy. Zobaczcie, ile tu w ogóle ludzi przechodzi. I to jest tak, że tu co zmianę światła, po prostu ci ludzie pojawiają się jeszcze raz. Za każdym razem jest tyle samo ludzi. Za każdym razem. O, i tu już się zbliżamy do końca filmiku, ponieważ tutaj jest akurat miejsce, w którym spaliśmy. Spaliśmy ogólnie w takim akademiku jakby japońskim. Ale ładnie to wygląda, myślałam, no, że to jest jakaś firma. I to jest taka ala świetlica po prostu. Tam z drugiej strony są pokoje, a tutaj po prostu jest taka świetlica, gdzie wszyscy siedzą, tu jest internet. I tutaj, kochani, to jest ostatni klip tego filmiku. Ten filmik jest dość krótki, bo trwa 4 minuty. To jest ostatni klip, gdzie jesteśmy właśnie już w Japonii na lotnisku. Coś tak? Żeby wracać, dokładnie. No i to jest ostatni filmik, taki krótki klip, gdzie generalnie tutaj właśnie chodziłem. No i tyle, no. No i tu już jest koniec. Kurczę, szkoda, że nie macie na przykład nagrania z samolotu, albo nie macie nagrania, jak już jesteście w Polsce, nie? Bo szkoda, to by była no, taka ostatni raz, ty na nogach, przed wejściem do auta. Szkoda, no, no i kochani, no i co mam powiedzieć więcej? No to jest właśnie krótki 4-minutowy filmik z Japonii. Reakcja Oliwki na ten filmik po prostu. No i ogólnie, takie odczucia twoje, Oliwka, już po całym filmiku 4-minutowym, gdzie ogólnie musi to powiedzieć tak z perspektywy swojej, jak to widziałeś mnie na nogach, plus z perspektywy swojej, jak to tak jakby odczuwasz, wiesz, że to jest ogólnie takie moje ostatnie filmiki z zachodzenia. Można powiedzieć, że tak wyglądałeś, jak miałeś wypadek. Ostatni tak raz. Wyglądałeś, tak wyglądałeś, jak miałem wypadek. Bo to było na przykład dwa dni przed wypadkiem nagrywane, niektóre z tych rzeczy pewnie. Dokładnie, ta fryzura, te ubrania, te ruchy, to jest to właśnie. Dziwne, to jest, zresztą też już mówiłam w trakcie filmiku, że wydaje mi się, że wyglądasz inaczej, no, i masz jakieś takie inne zachowania niż teraz, ale to wydaje mi się, że to takie nasze zachowania, takie gdzieś tam, nie wiem, właśnie to, że pokazywałeś język cały czas i w ogóle, to są takie mini zachowania, które się, wydaje mi się, z roku na rok zmieniają, zależy z kim przebywasz na przykład, nie? Tak. To tak jakby powielasz niektóre jakieś takie przyzwyczajenia innych osób, więc wydaje mi się, że na to tak bardzo nie zwracam uwagi, bo ja też wiem, że rok, dwa, trzy lata temu miałam jakieś takie swoje inne zachowania. To jest naturalne, więc to jest naturalne, ale ogólnie jakoś tak dziwnie, już jestem tak bardzo przyzwyczajony do tego, że ty jeździsz na wózku, że to jest dla mnie to jest normalnego, to była inna osoba, że no, jakby nie umiem sobie wyobrazić, że nie jeździsz na tym wózku. Dziwne to jest dla mnie po prostu, jakby nie wiem, ty już jesteś z tym wózkiem taki, wiesz, w moim odczuciu, bo takiego cię poznałam, nie? Że ty jesteś taką jakby jednością z tym, a tutaj jesteś jakby wcześniej, nie wiem, dziwne to totalnie jest. Ciężko to ogarnąć w głowie, to jest tak, no, jak wiesz, tak jak gadaliśmy o tych rodzicach, że oglądasz jakieś na przykład stare zdjęcia swoich rodziców, jak byli młodzi, nie potrafisz sobie wyobrazić, że kurczę, to jest naprawdę moja mama, jak miała 15 lat, naprawdę ona tak wyglądała, to nie jest niemożliwe, nie? To jest na pewno inna osoba. I to jest podobnie. Podobne są moje odczucia, że to na pewno nie jesteś ty, że to jest podobna do ciebie osoba, ale jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić. Też nie? Mi się wydaje, że jeszcze z innej perspektywy na to patrzysz, ponieważ ty jesteś bardziej zżyta ze mną, więc gdybyś ty widziała filmiki jakiejś innej osoby na wózku, którą gdzieś tam poznałeś przez jakiś krótszy okres czasu, to by było coś innego niż jak my. Ale w ogóle inaczej się patrzy na zdjęcia, tak, a inaczej na filmik, bo zdjęcie jest takie, wiecie, widzicie zdjęcie i to jest takie suche, tak jakby, bez żadnych emocji, takie suche zdjęcie, po prostu patrzysz, widzisz i odkładasz. A tutaj jest jakby filmik, gdzie na przykład słyszę twój głos i to jakby inne emocje takie coś wydobywa, no nie, z człowieka, że słyszysz ten głos, że to jesteś naprawdę ty. Nie wiem, dwa dni przed wypadkiem ty się normalnie zachowywałeś, normalnie się śmiałeś, normalnie gadałeś, normalnie wyglądałeś, normalnie, wiesz o co chodzi, że tak naprawdę to mógł być filmik każdej innej osoby, która nie ma na przykład wypadku, nie? Tak, tak. To no, jakby zachowywałeś się normalnie, jak każdy z nas by się mógł zachowywać i nie wiedziałeś, że dwa dni później stanie się coś, co całkowicie zmieni życie, nie? No tak, tak, tak to jest, powiem wam, no. Chcę wam powiedzieć więcej. Ja jak montowałem ten filmik, też miałem takie przemyślenia sentymentalne. Taka nostalgia trochę, taka nie? Nostalgia, takie właśnie przemyślenia, jak to było. Myślę o moich takich chwilach przedwypadkowych, to mam w głowie Japonię. Ponieważ w Japonii byłem miesiąc przed wypadkiem i ogólnie takie właśnie... Jakby ostatnie wspomnienia. I to są takie moje jedne z lepszych wspomnień w życiu. Ten miesiąc właśnie w Japonii. To są takie moje najlepsze wspomnienia, bądź właśnie jedne z lepszych wspomnień w życiu. Dlatego właśnie montując ten filmik miałem takie jednak miłe uczucia w sobie. No mimo, że jakby skończył się ten wyjazd niezbyt
fajnie, to i tak było super, nie? Tak, tak, dokładnie. Ale patrz, może to wszystko jakby się dzieje po coś. Nic nie jest, mi się wydaje, przypadkiem w życiu i w ogóle. Więc może tak miało być, że masz jeszcze ten miesiąc. To jest w ogóle bardzo długo być miesiąc w Japonii, wydaje tak, mi się. Tak, tak, bo to, to nie był taki wyjazd, wiesz, na tydzień. Tylko mogłeś sobie wiele rzeczy zobaczyć i może to tak, wiesz, miałeś pojechać w to swoje wymarzone miejsce, jakby ten ostatni raz na nogach, gdzie jesteś w stanie, wiesz, więcej zobaczyć tak naprawdę, no bo nie oszukujmy się, byłeś tam w miejscach, w których nie wiem, czy teraz byś dotarł na wózku. Jakieś takie górzyste, kamieniste. No nie dotarłby, nie dotarłby, ciężko by było. W ogóle. Więc może to tak miało być, że ten ostatni miesiąc chodzonego życia miałeś tak, wiesz, przytupem, no dokładnie. Przytupem, no. Ale trzeba tym razem odwiedzić Japonię na kółkach. Japonia na kółkach to są też, kochani, inne doznania, to jest coś innego, ja myślę, że również wspaniałe, więc nie przejmujemy się, do Japonii również mogę pojechać jeszcze raz i tym razem myślę, że Japonia będzie jeszcze lepsza. A czemu będzie lepsza? Nie. Bo będę z Oliwką. No właśnie. I ta Japonia będzie lepsza, kochani, myślę. Tyle no. Okej, nagrywamy zakończenie troszkę później, ponieważ ucięło nam film po prostu. A my wam dziękujemy za oglądanie filmu. Pamiętajcie, kochani, o subskrypcji, ponownie mówię. Dobijamy 100 koła subów i każdy teraz dostaje łapkę w górę, bo dobijamy ile? 5 tysięcy łapek w górę? Tak, 5 tysięcy i wszyscy musicie wejść teraz na Instagrama do Hukiego, bo jak to jest, widzowie, że u niego na Instagramie jest niecałe 50 tysięcy osób, a tutaj jest 85 tysięcy osób. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. To subskrybuje, a nie followuje, ten popełnia serio błąd, bo tam jest Łuki bardziej aktywny chyba niż na YouTube. Bardziej, bardziej. I będziecie ze wszystkim na bieżąco, więc wejdźcie teraz tu tak. I zostawcie. I wchodzimy do Oliwki na Instagrama, linki macie w opisie i my wam dziękujemy. Do następnego filmiku. Yo! Pa.